nie istniałaby przez 25 lat, nie obchodzilibyśmy tego jubileuszu, jeżeli nie byłoby sukcesu. Oczywiście w różnych okresach można agencję oceniać w bardziej kolorowych słowach i optymistycznych i w mniej. Natomiast najważniejsze, jakbym jednym słowem miał podsumować działalność, to jest fakt, że agencja potrafiła dostosowywać się do zmieniającej się otoczenia i polityki rolnej. Mało tego, czasami wyprzedzać zmiany chociażby wspólnej polityki rolnej, szukając, jak złośliwi mówią, pracy dla siebie, ale mówiąc obiektywnie, wchodzić w nisze większe czy mniejsze, czy w płaszczyzny, które pojawiają się, a jednocześnie znajdują źródła finansowania czy z budżetu unijnego, czy z krajowego. Sam początek agencji to interwencje rynkowe. Mało kto pamięta, że na początku lat 90. była szczególnie trudna sytuacja producentów rolnych, bo z jednej strony w niewielkim tylko stopniu rosły ceny artykułów sprzedawanych przez rolników, znacznie poniżej inflacji, natomiast ceny artykułów zakopywanych przez rolników, środków produkcji, rosły znacznie szybciej niż inflacja. Otworzyliśmy się na produkty z importu i często nasi producenci, szczerze mówiąc, przy nie najlepszej jakości surowców, przy małej skali, nie potrafili sprzedać, nie było nabywców na ich produkty, a konsumenci znajdowali tańsze, ładnie opakowane, niekoniecznie lepszej jakości produkty na rynku. Interwencja zaczęła skupować nadwyżki produkcji i sprzedawać, kiedy było mniej. Obecnie głównie agencja nam się kojarzy z promocją polskiej żywności na rynkach zagranicznych i sukcesy. Widać wyraźnie, eksport, saldo rośnie z roku na rok. Zaczynamy istnieć na coraz nowych, często egzotycznych rynkach i to nie w sposób taki chwilowy, że jakaś partia się pojawi i szukamy następnego rynku, ale na trwale wchodzimy, często rugując producentów, którzy wiele, wiele lat byli na tych rynkach. Na przyszłość, tak, wyprzedzając pytanie, czy tego typu agencje mają przyszłość, no powiedzmy za 25 lat, czy taki jubileusz będzie możliwy? Jestem przekonany, że nie wiem, czy pod taką nazwą, czy agencja będzie funkcjonowała i no nawet już w tej chwili wydaje mi się, że kierownictwo agencji szuka nowej aktywności, która idzie, nie wiem, czy dobrze odczytuję, w kierunku ubezpieczania od ryzyka ekonomicznego, od ryzyka przyrodniczego rolników.